Już przyglądamy się Wasiliusowi Lendelowi, kolarz zespołu PSC Domino, medalista Mistrzostw Europy. Za moment będzie starał się utrzeć nosa faworytowi gospodarzy, czyli Mateuszowi Rudykowi. Świetnie rozegrał walkę z Tomem Deraszem w półfinale Wasilius Lendel, ale teraz wyzwanie jeszcze o stopienie wyższe, patrząc na formę, jaką prezentuje w ostatnich tygodniach Mateusz Rudyk. Wjeżdża, wjeżdża na tor Mateusz, on z drugiej pozycji rozpocznie ten wyścig. Przypominamy, że dozwolone są dwie stójki, każda maksymalnie po 30 sekund. Żadnej jednak nie można zrobić wcześniej niż po pierwszej połowie pierwszego okrążenia. Wasiliusz Lendel musi prowadzić w tym wyścigu od samego startu. I przyjął pozycję Mateusz, on wie, że jest mocniejszy od reprezentanta Litwy. On nie może naciąć się na głupi, szkolny błąd. Mateusz musi dać sobie możliwość do kontrataku i kiedy przyjdzie taka chwila, w której będzie mógł włączyć tą pełną moc, wygenerować swoją pełną moc w nogach, wyprzedzi Wasiliusza Lendela. Myślę, że z dużą pewnością, ale na to musimy jeszcze chwilę poczekać. Na razie wyścig rozgrywany jest bardzo spokojnie, wyważony sposób. Ci zawodnicy znają się bardzo dobrze. Oni rywalizują ze sobą w finałach europejskich pucharów wielokrotnie. No i Wasiliusz Lendel zdecydował się zrobić stójkę. A Mateusz za nim, troszeczkę bardziej chaotycznie, ale Wasiliusz Lendel nie wygrywa tego pojedynku. On musi ruszyć dalej do przodu. Mateusz nabiera prędkości, wjeżdża na niebieską linię. No i myślę, że drugiej stójki nie będzie. Mateusz będzie chciał rozgrywać ten wyścig po swojemu, a po swojemu to znaczy objąć prowadzenie, posadzić Lendela na koło, a później na tym kole dowieźć do mety. I mamy już na prowadzeniu Polaka, który jest również trzeci w rankingu UCI, jeżeli chodzi o sprint mężczyzn. Lepszy od niego w tym rankingu jest jedynie Nicolas Paul oraz Harry Lavreysen. Czeka, czeka Mateusz na Lendela, żeby posadzić go na koło, nie pozwolić mu zbudować tego odpuszczenia i no teraz włącza się Mateusz i jedzie do mety przez ostatni wiraż, już niezagrożony. Mateusz Rudyk pewnie wygrywa ten pierwszy pojedynek z Wasiliusem Lendelem. Brawo, brawo Mateusz, piękna walka. Profesor kolarstwa torowego w Polsce. Profesor Mateusz Rudyk, tak można powiedzieć o tym, co zrobił przed momentem 28-letni najlepszy polski w tym momencie sprinter. Widzimy jeszcze powtórkę. Ogromna przewaga, klasa, z którą zwyciężył Mateusz Rudyk, zatem Polak coraz bliżej triumfu w ramach Grand Prix Polski w Pruszkowie. A teraz już zerkamy w kierunku Mateusza Rudyka i Wasiliusza Lendela. Polak najlepszy w kwalifikacjach. Po zwycięstwie w kwalifikacjach sprintu Mateusz Rudyk również pokonywał swoich rywali w 1/8, 1/4, także w 1/2 finału, a teraz będzie robił wszystko, żeby po raz drugi ograć Wasiliusza Lendela. Czyżby czekała nas kolejna stójka? Polak przed Litwinem. Obaj teraz schodzą
w dół toru. Tak jak Krzysztof Maxel wspominał, obaj znakomicie znają się z wieloletniej rywalizacji na arenie międzynarodowej. Obaj osiągali już ogromne sukcesy, ale któryś z nich musi wyjść z tego pojedynku jako przegrany, zająć drugie miejsce w Grand Prix Polski. Lendl w styczniu był najlepszy w Grand Prix Polski w Pruszkowie. Teraz jednak ciężko będzie tutaj złapać Mateusza Rudyka, który ma jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze. Ostatnie okrążenie, czy Lendl tutaj złapie Mateusza Rudyka? Wydaje się, że nie ma szans, odpuszcza już Vasilius Lendl, a więc kolejne zwycięstwo dla biało-czerwonych. Mateusz Rudyk najlepszy w rywalizacji sprinterów. Mistrz Polski, także zwycięzcą międzynarodowego Grand Prix Polski UCI klasy drugiej. Oklaskiwany teraz przez kibiców zgromadzonych w arenie Pruszków Mateusz Rudyk. Kapitalny rok dla 28-letniego Polaka. Liczymy, że tę formę utrzyma Mateusz Rudyk podczas styczniowych Mistrzostw Europy, które będą ważnym krokiem w kierunku uzyskania kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Nie wyobrażamy sobie oczywiście braku Mateusza Rudyka na Igrzyskach. Liczymy na to, że podczas rywalizacji w podparyskim Saint-Quentin Mateusz Rudyk włączy się do walki o medale zarówno w sprincie indywidualnym, jak i w Keirinie.